Napisała do mnie, moi drodzy, pani, która... pani Ewa, którą pozdrawiam, ale która pomyliła adresata. Otóż pani tutaj pisała w trzecim mailu, że nie odpowiadam na pani... pytania, że nie zwracam uwagi na to, co pani napisała, ale to dlatego, że pani kieruje te maile do pana Krzysztofa Jackowskiego, a nie do mnie. Zacytuję tutaj państwu, co napisała pani Ewa. Panie Krzysztofie Jackowski, dlaczego pan tak cały czas nas straszy, straszy całą Polskę? Od 2 dni nie śpię. Wczoraj moja córka, prowadząc samochód ze mną o mały włos, nie spowodowała wypadku przez sznur samochodów przy Orlenie. Teraz czytam pana wizję z Super Ekspresu, że będzie totalny chaos w Polsce, wręcz Armagedon. No i rzeczywiście sprawdzam, okazuje się, że jest artykuł, będzie totalny Armagedon w Polsce. Żyliśmy w strachu przez Srowit, teraz pan nas cały czas straszy. Ja nie oglądam dokładnie filmów pana Krzysztofa. Mam to szczęście, że moi widzowie linkują mi i piszą, w której minucie co jest. Ja później to konfrontuję, okazuje się, że jest to prawda. Chciałbym panią uspokoić. To znaczy, chciałbym pani powiedzieć, że jakie jest moje zdanie o panu Krzysztofie. Z całym szacunkiem do jego osoby. Nie jest to ocena, w którą trzeba wierzyć, nie jest to ocena, która musi być obowiązująca. Jest to moje zdanie na podstawie obserwacji, na podstawie wiedzy, którą mam i intuicji mojej. Pochodzi to po prostu z intuicji. Trudno tutaj jakieś inne argumenty. Otóż ja mam wrażenie, że dobre słowo pasuje do niego takie, poczuciowiec. On mówi sam, że on nie ma wizji, on ma poczucia. No, rzeczywiście poczuciowiec. I żeby tak troszeczkę z pani zeszło ciśnienie, pani Ewo, to chciałbym przytoczyć pani kilka wypowiedzi pana Krzysztofa Jackowskiego jeszcze z tego roku oraz z roku 2021, z roku poprzedniego, które wskazują na to, że nie zawsze, i tutaj takie oko puszczam, że nie do pana Krzysztofa, przecież on wie, że nie zawsze trzeba wierzyć w to, co on mówi, bo częściej się to, i tu znowu oko puszczam, nie zawsze się to sprawdza, ale jak to mówią, wypłata musi być. Niech pani posłucha i jeszcze jedno. Oczywiście mógłbym odpowiedzieć pani Ewo, pani w mailu, ale nie robię tego z dwóch powodów. Po pierwsze, nie chce mi się pisać. Ja już dzisiaj odpowiedziałem od godziny 11, no tak prawie 12 była. Siedzę i odpowiadam ludziom od południa. Robię filmy dla nich prywatne za darmo. Troszeczkę już mi się nie chce po prostu odpowiadać pani, tym bardziej, że nie jestem adresatem pani mail. Mój mail to jest nazar.nazar.nazar@wp.pl. Pan Krzysztof na pewno ma zupełnie inny mail i raczej tutaj albo ktoś panią wprowadził w błąd, albo to jest jakaś prowokacja, albo po prostu cały czas się pani myli. Cały czas się pani myli. Ja odpowiadam pani publicznie, no bo uważam, że takich może przestraszonych jak pani jest przez niego bardzo wiele osób. Nie zawsze się wszystko sprawdza i rzeczywiście tak jak intuicja mi podpowiada i tak jak on mówi, on jest poczuciowcem. Proszę posłuchać. Ja nie mam poczucia takiego, żeby na Ukrainie miało dojść do poważnego konfliktu. Być może nawet nie to, co za chwilę powiem, ale jeżeli już, to może to być lokalne. Na przykład mam takie wrażenie, że zatrzymany jest kilka samochodów z żołnierzami. Na przykład Rosja zatrzymuje i
i oni są chwilowo, pokojowo więźniami. No właśnie, taki oksymoron, pokojowo więźniami, a na Ukrainie jest, miało być tak. Najgorsze jest to, że jeśli te wszystkie, przepraszam, ktoś napisał do mnie tak, bo to mam od ludzi te linki i w której minucie jest napisane. I ta osoba, która mi to wysłała, napisała tak. Krzychu, nie ma poczucia, żeby na Ukrainie miało dojść do poważnego konfliktu. Może być, że Rosja zatrzyma jakiś samochód z żołnierzami ukraińskimi i oni się chwilowo, i oni są chwilowo więźniami Rosji. No, pokojowo są więźniami, jak to powiedział pan Krzysztof. Pani Ewo, na spokojnie wszystko. Kolejna wypowiedź pana Krzysztofa. Poprzedni film to był taki jakby, co wydarzy się w 2022. No, tutaj film z drugiej połowy 2021. Co myśli Putin? Proszę posłuchać, pani Ewu. Mało tego, mam wrażenie, że Putin przyszłościowo myśli o poprawie stosunków z Ukrainą i spowodowanie, że Krym może się okazać takim miejscem geograficznym neutralnym, że nie będzie on w pełni rosyjski, ale też nie będzie w pełni ukraiński. W tej chwili jest on rosyjski. No, Putin będzie chciał pokojowo rozwiązać z Ukrainą. Jesteśmy tego świadkami. Teraz wypowiedź z 18 października 2021, kilka miesięcy temu. Takie coś mnie tknęło, że coś mi wewnętrznie powiedziało, że Rosja nie chce w jakikolwiek sposób przyklejać się do tego, co się może wydarzyć niebawem na świecie. Tak, ona nie chce się przyklejać, masz rację. Ona to zrobiła, ona to wywołała, ona się nie musiała przyklejać. A wszystkiemu, wiadomo, są winni Jankesi. Kolejna wypowiedź, takie odpowiedzi pana Krzysztofa na to, co tam pisali widzowie. Proszę posłuchać. Drodzy Państwo, cały czas, kiedy się zastanawiam, to mówię, nie zagraża nam niebezpieczeństwo ze wschodniej granicy. Nie zagraża nam żaden konflikt z tamtej strony. Oczywiście. Gdyby to były wypowiedzi sprzed 10, 5 lat, może nawet 3, ale to jest wypowiedź sprzed kilku miesięcy. Pani Ewo, głowa do góry, spokojnie, nie brać na poważnie i tak dalej. Dalej. Wypowiedź z 2022 roku. Proszę słuchać. Nic Ukrainie więcej poza Krymem nie ubędzie. No tak, nie ubyło, tylko 3/4 kraju już zniknęło w objęciach Federacji Rosyjskiej. Jesteśmy pod wrażeniem. Wypowiedź z tego samego filmu z 2022 roku. Mam wrażenie, że Rosja nie lgnie do wojny, a w tym momencie chce to coś ugrać. To jest bardzo ważny moment. My tego nie zauważamy. Rosja nie lgnie do wojny.
lgnie cały świat, Zachód, NATO, zapewne Jankesi, ale nie Rosja. Ale ja chyba wiem, dlaczego, panie Ewo, są te błędy, są te bardzo ważne pomyłki, takie zmyłki, można powiedzieć, społeczne. Może one wynikają z tego, że te poczucia, być może, ja tego nie wiem, są opatrzone błędem wynikającym z tego, że przez tyle lat pracy dla ludzi, z ludźmi, pan Krzysztof nie nauczył się zostawiać swoich poglądów za drzwiami swojego gabinetu czy w swojej kieszeni. I może to lubienie Putina sprawia, że nie zauważa, chociaż coraz częściej zauważa, no bo już się nie da przekłamać rzeczywistości, że jednak jest to zły człowiek, że jednak jest to człowiek, którego imperialistyczne zapędy sprowokowały niepokój w Europie i który lgnie cały czas do konfliktu europejskiego. Może ta wypowiedź rozjaśni pani myślenie o tym, co przed chwilą powiedziałem. Proszę posłuchać. Putin jakoś nie umiem się przełamać i przekonać do tego, że Putin jest takim złym człowiekiem. Mam do niego sympatię, zaznaczam, nie jestem komunistą, ale chyba też Putin nie jest komunistą. Teraz. No właśnie. I podsumowanie. Tak, żeby panią Ewę rozweselić, państwa, to taki kawał. Spotyka się dwóch jasnowidzów. Pierwszy mówi, jak się mam? Drugi, dobrze. A jak ja się mam, Krzysiu? Bardzo dobrze. Panie Ewo, są też pomyłki zupełnie niezwiązane z Ukrainą, ale na przykład z ostatnim problemem, który mieliśmy. Pani tutaj napisała, żyliśmy w strachu przez srowit, a teraz pan nas straszy, pisząc do Jackowskiego. On też miał teorię na temat srowidu taką, że chyba w marcu czy w lutym miał się on skończyć 2020. Nawet powstał taki film pod tytułem Niebawem będzie normalniej. No jakoś normalniej przez dwa kolejne lata nie było, było coraz gorzej. Ale niech pani posłucha. Proszę bardzo. W moim odczuciu ten wirus zaczyna się kończyć. To też będzie miało związek z aurą. Wreszcie paskudna, właściwie to jesień, zimowa jesień. No. Dwa lata temu miał się kończyć. I takie podsumowanie. No. Że on nie może uspokajać. Proszę posłuchać. Natomiast, a ja będę uspokajał. Nie, no to byłoby uznawane, ja i tak próbowałem to uspokajać w jakiś tam sposób, ale byłbym uznany jako, nie wiem, no szaleniec, no jak to, no to mało tego. Ktoś by chciał, może zasugerować, że ja chcę wam zaszkodzić w jakiś sposób, mówiąc takie rzeczy. Więc, a tam miałem parę takich wpisów, że jakaś pani napisała, że jestem bardzo nieodpowiedzialny, ponieważ w tak poważnej sytuacji ja... Chciałem w taki żartobliwy sposób po prostu, ale też w oparciu o fakty, o prawdziwe wypowiedzi. I to nie sprzed kilku lat, wielu lat, tylko sprzed kilku miesięcy i z tego roku na temat Ukrainy powiedzieć pani, że tak to jest z poczuciowcami. Bez obrażania nikogo, troszeczkę tak żartobliwie, ale to też powinno dać nam do zrozumienia, że no,
A to już zostawiam wam ocenę.